Cześć wszystkim, jesteśmy na Ueno i będziemy jechać na wycieczkę. Jest tutaj naprawdę mało osób, za mną są Shinkanseny, znaczy bramki, żeby wejść na Shinkansena. I gdzie siedziemy? Nie wiem gdzie, nie mam biletu, czekam na znajomą, która ma bilet i wie gdzie jedziemy. Wiem tyle, że będziemy oglądać jesień, a i że będziemy zostawać na noc w Ryokanie. Ryokan? Czyli miejscu, gdzie taki hotel typowo japoński, tam się chodzi w yukacie, jest przygotowany specjalnie posiłek dla ciebie. Warto zatrzymać się chociaż jedną noc w Ryokanie, bo to jest takie przeniesienie się do innej rzeczywistości, do starej Japonii. Dojechaliśmy. Z tej strony jest taka rzeczka, która chyba nigdy nie zamarza. Jesteśmy w szkole. Jesteśmy w pokoju, mamy łóżeczka na ziemi oczywiście, bo jesteśmy w Japonii. W Japonii są śpi się na ziemi, na takich zwanych futonach. Oczywiście przed wejściem tutaj trzeba zdjąć buty. Dokładnie mówiąc, kapcie. Trzeba zdjąć laczki, które się dostaje. Tutaj zdejmujemy laczuszki i wchodzimy oczywiście z tatami. Tatami to japońskie maty, na których się śpi, one są dosyć grube. W środku mają jeszcze nowoczesne, taki materiał syntetyczny, żeby izolowały. Bo się śpi na ziemi, żeby spać na ziemi, musi być ta ziemia ciepła, żeby nie dostać jakiegoś choróbska, jak to mama mówiła, wilka. Tatami kiedyś miało się tylko w bogatych domach, mimo że ja myślałam, że to jest najtańsza i najbardziej powszechna rzecz na podłogach w Japonii, choć to nie była prawda. Teraz nowoczesne domy nie mają tatami. W pobliżu naszego ryokana znajduje się snow monkey, czyli małpki, które kąpią się w onsenach, schodzą z gór. I ogólnie jutro, jeżeli będą w onsenie, to idziemy zobaczyć. Ale w tamtym miejscu jest kamera i nie trzeba iść na próżno. Można wcześniej zobaczyć, czy małpki są, czy ich nie ma. I jak będą, to można się tam wybrać. I byliśmy na onsenie. Onsen jest wewnątrz, był dla różnych osób. Jest jeszcze jeden, który jest osobno na zewnątrz. Nie byliśmy tam dzisiaj. Pójdziemy, mam nadzieję, jutro. Jak wchodzicie na onsen, macie takie skrzynki wiklinowe, koszyki. I tam wkładacie swoje rzeczy, jak się przebieracie, swoją yukatę, bo co najgorsze, Japonki mają, tam wiecie, jeszcze busz. I to trochę jest nieciekawe, jak chodzisz, wchodzisz do tej wody i tam takie coś ci pływa. Ale na szczęście dzisiaj nikogo nie było, byłyśmy same, zrobiliśmy sobie pełno zdjęć, było mega. W ogóle jak chodzicie na onsen, to jest najfajniejsze w tym, że jest tam wszystko. Macie szczotki do włosów, szczoteczki do zębów, pastę, kremy, oczywiście macie żel do kąpania, peelingi i inne takie rzeczy. Wszystko jest potrzebne, żeby się wykąpać. Wstajecie ręcznik. Na części na onsenach są dodatkowe ręczniki, które możecie wziąć sobie za darmo. Tutaj akurat dostajecie tylko to, co w pokoju i musi wam starczyć, ale i tak jest spoko. Woda była obrzydliwie gorąca, więc zawsze są takie kraniki, które się odkręca i wtedy wam leci zimna woda, żeby trochę jakoś zrównoważyć, bo tak jak Japończycy, którzy mieszkają tutaj, bez problemu mogą używać tej wody, wchodzić do tej wody, kąpać w tej wodzie, bo są przyzwyczajeni do tego, że to ona jest tak gorąca, tak my, białe twarze, za nic w świecie nie wejdziemy do tej wody. Thank you.
jest tak, że trzeba, że można chodzić w jukatach na zewnątrz. Nie spotyka się to w każdym mieście, ale akurat tutaj jest miasto onsenowe, czyli bez problemu można chodzić, co daje taką magię przeniesienia się w dawne czasy. Do tego ma się te okropne buty, w których się nie da chodzić prawie, że można się zabić. Ale idziemy na jedzenie. Idę, jakoś idę. Ona też jakoś idzie. O, wow, a mam złamanego palca i to boli! Teraz będę chodzić na buzaka i tyle będzie z tych fajnych butów. Mamy żarcie, aż mam tak głodne, że myślałam, że umrę. Co się tak? Jękiny! Kaisendon, czyli różne rybki na surowo. I mogę powiedzieć, że akurat trafiłam na takie, które lubię. Śniadanie w Japonii w ogóle jest bardzo, bardzo, bardzo niezwykłe. Jak widzicie, macie pełno małych, jak to nazwać, macie pełno małych porcji z różnych rzeczy, macie parę różnych rodzajów pikli, macie coś, żeby dodać do ryżu, żeby nadać im smaku, rybka oczywiście, przeważnie salmon. Macie również podgrzewane, to jest chyba miso się tam gotuje. Dostajecie ryż, zieloną herbatkę. Tutaj jest miejsce, gdzie jest bardzo dużo jabłek. Najwięcej jabłek produkuje się w Nagano, w Japonii. I dostajecie też soczek jabłkowy. Oczywiście jest bardzo, bardzo mały, więc to jest po prostu na jeden łyk i tyle, żeby posmakować. Zresztą Japończycy nie piją tyle. Teraz już nie tak, ale przeważnie siadało się na ziemi, dlatego jest tatami, bo siedziało się tam na ziemi, ale dużo osób, już nawet starszych, czy bardzo dużo osób z zagranicy przyjeżdża i nie chce siadać na tatami, bo nogi bolą niewygodnie i w ogóle nie mogą się cieszyć śniadaniem, ani w ogóle jakimkolwiek posiłkiem, bo jest ciężko siedzieć na tej ziemi, jeżeli jesteś nieprzyzwyczajony, bo nogi bolą. Dlatego są krzesełka, które są też niskie i mnie bolą kolana od tego, wolę chyba ziemię niż to. Ale jeżeli nie lubicie siedzieć na ziemi, bo większość moich znajomych, którzy przyjeżdżają do Japonii, to nienawidzą tego, że muszą siedzieć na ziemi, bo nie potrafią i nie chcą, bo boli. No naprawdę, na początku niesamowicie boli, jak jesteś nierozciągnięty i nieprzyzwyczajony do tego, ale warto przynajmniej raz wybrać tę restaurację, gdzie siedzisz na tej ziemi i musisz się wymęczyć, żeby zjeść ten posiłek, a w Japonii posiłek, jeżeli zamówicie taki kurs, że wam wszystko przynoszą, trwa z 2 godzinki, tak z 2 godzinki siedzicie na tej ziemi, popijecie ten alkohol i marzycie, żeby w końcu zaczęło działać, żeby te nogi was przestały boleć, żeby można było spokojnie siedzieć. To naprawdę niesamowite przeżycie. Za mną jest wodospad, na zdjęciu, przez całą kamerę nie będzie wyglądać tak dobrze, ale naprawdę ślicznie go widać, warto tutaj przyjechać, te liście i góry są niesamowite. Faktem, jak nie macie auta, to jest naprawdę tutaj ciężko, bo tutaj nie ma żadnych autobusów, pociągów, niczego, to nie jest Tokio, do Nagano można dojechać, ale po Nagano, żeby jeździć, potrzebne jest auto. Jedynie, że chcecie wydać fortunę na taksówki, no to Dlatego warto zrobić sobie w Polsce prawo jazdy międzynarodowe, żeby pożyczyć auto, żeby sobie można tutaj jeździć. Bo jak wy pożyczycie auto, to możecie jeździć tutaj do woli. Ile to? Pożyczenie auta na dzień kosztuje około 5000, więc to jest naprawdę ile? 150 zł to naprawdę nie jest dużo jak na warunki japońskie, więc polecam. Żeby tu dojechać, trzeba jechać takimi zawijasami strasznymi.
Jest pięknie, ale jest mi tak niedobrze, że zaraz... Ale widoki są piękne. Ale to jeszcze nie koniec. Jeszcze tam na górę jest, nie wiem, 10 minut drogi autem, a ja wymiękam. Żałuję, że nie mam wody, nie mam tutaj jidohanbajek, czyli tych automatów z napojami, bo to nie Tokio. Po onsenie było mega, niesamowicie, nie mogłam nic nagrać, było pełno osób. Znaczy nie aż tak pełno, myślałam, że zrobię zdjęcia czy coś. Tutaj się właśnie płaci pieniążki, jest maszyna, a z tej strony, od jak wchodzą tutaj panie, jest onsen. Jest na zewnątrz piękne widoki, naprawdę piękne widoki. Woda biała, trochę śmierdzi, śmierdzi tak jak jakie jaja. I dlatego są takie robaki, nie wchodzą do wody, znaczy czasami się tam wpadną do wody, ale są takie robaki, które jak je naciśniesz, jak je dotkniesz, tak wiesz, puszczają błąki, ale i tak byście się nic nie poczuli, bo wokół śmierdzi takimi jajami. Nie wiem jak nazwać ten zapach, ale jak zobaczycie z buka, to taki podobny zapach do zbuka. W sumie to nigdy nie czułam zbuka. Nigdy nie trafiłam na zbuka, ale takie mam wyobrażenia. Zresztą wszyscy mówią, że to śmierdzi jak zbuki. Ale woda jest bardzo dobra dla waszej cery, ciała i ogólnie. Bo woda nie jest tak gorąca jak w innych onsenach, tak jak byłam wczoraj. W tym środku, w hotelu, w ryokanie była mega gorąca woda, też naturalnie płynąca z gór. Tutaj jest biała i jest taka letnia. Jest akurat tak do posiedzenia, że nie kręci wam się w głowie ani nic. Więc naprawdę jak będziecie gdzieś w pobliżu, to warto przyjechać. A tutaj dojeżdża tutaj dojechać można tylko i wyłącznie autem, chyba. Gdzieś dookoła są ryokany, a ryokany przeważnie mają samochody, które wyjeżdżają po was na jakiś przystanek, więc jest możliwość, że tutaj dojechać zapewne nie posiadając własnego auta, nie wypożyczając go.